Proszę Państwa, obejrzymy sobie jeszcze po prostu poszukiwacza. Odcinek, który nie oglądałem. Komentarz dla statystyk. No i co? Lecimy, nie? Internetowa diagnoza. To jest bardzo ciekawy temat swoją drogą. Jest tyle lekarzy w internecie bez dyplomów, bezdyplomowych tak zwanych, że głowa boli. W poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda internetowa diagnoza. Na pewno zajebiście. Mój kalendarz na pewno działa. Zaskakuje, jeżeli chodzi o odcinki, bo dziś niedziela, ale może to i dobrze, bo dzisiaj jest też dzień mamy, dlatego drogie mamy, zdrowia, szczęścia i jak najwięcej chwil dumy ze swoich dzieci. Wszystkiego dobrego. To teraz czas na niedzielny skok prosto do internetu, gdzie będzie trochę magii i trochę fejków. Na początek poważny temat. Ale to akurat jest prawdziwe. Nie jest fake. To nie jest fake, to jest po prostu... I trochę fejków. Nie, to nie jest fake. Przecież. Na początek poważny temat. Czy to jest fake? Porozmawiamy o chorobie. Nieraz można śmiać się i mówić, że można dostać raka, siedząc w internecie i oglądając durne filmiki, szczególnie na TikToku. Jak tego typa, który pije 100 litrów energetyka z akwarium, widelcem. O ja pierdolę. Pojebało typa. Rzekomo zajęło mu to 10 godzin. No nie wiem, co na to jego serducho. Jest też filmik, w którym je z akwarium truskawki. Można wyliczyć, że jest tam około 60 kg tego owocu, czyli ponad 19 tysięcy kalorii. No i podobno zjadł je w 12 godzin. Chociaż spokojnie. Czemu Kuba? Pierdolenie, nie zjadł tego, ni chuja. Spokojnie, na pewno jest to fake. Tak jak fejkiem jest to, że można dostać raka, oglądając takie brednie. No, żadne badania tego nie potwierdziły. Za to TikTok, jak i cały internet, czasami takiego raka diagnozuje. Przekonał się o tym facet o nicku Mr. Random, który wrzucił film swojego akwarium, który jak widzicie służy mu do tego, do czego ma służyć, w przeciwieństwie do gościa od truskawek. Ale wracając do pana Randoma, wyjmował z niego ostrze, którym je czyścił. Filmik nic nie wnoszący, ale ku jego zaskoczeniu nabił kilka milionów wyświetleń. W komentarzach wyłapał ostrzeżenia, które sugerowały, aby zainteresował się swoim palcem. Dokładnie paznokciem. No tym, na którym widoczna zmiana może wskazywać na raka skóry. Yes, I did it. I może to zbieg okoliczności, ale okazało się, że facet jest szpitalnym radiologiem i tym palcem włącza sprzęt rentgenowski. I potem zaczął zastanawiać się, czy jego paluch jest narażony na szkodliwe promieniowanie. I push this button, which coincidentally is my... potentially cancerous finger. We don't know that yet. W kolejnych filmach podziękował za ostrzeżenia, bo nie wiedział, że taka zmiana może przed czymś ostrzegać. Przebadał się i obiecał, że będzie to robić cyklicznie i będzie się pilnować. Jego przypadek rozniósł się po internecie i dużo oglądających zaczęło dokładnie sprawdzać swoje paznokcie. Pod kopiami tego filmu na Reddicie i X-ie kilka osób pochwaliło... O, jasny gwi... Nie, nie mam raka. Wszystko w porządku jest. ...a bardziej poinformowało, że widząc to przebadały się i mają nowotwór skóry. Dlatego warto się badać, nawet jeżeli nie siedzicie na TikToku. A ta historia przypomina inną historię sprzed lat z amerykańskiej telewizji, gdy Nicole McKinnis wystąpiła na kanale Home Garden TV, gdzie opowiadała o swoim marzeniu domu przy plaży. To fragment programu, gdy o tym mówi. Dla ciebie i dla mnie to normalna wypowiedź, ale dla lekarza z pasją albo skrzywieniem zawodowym to dobry moment, aby się dokładnie przyjrzeć. Bo jak się okazało, ta zmiana na szyi, ta podskórna kulka, zaniepokoiła doktora Erika Wojta, który oglądał ten program w swoim domu i postanowił odnaleźć kobietę w mediach społecznościowych, aby się z nią skontaktować i napisać jej wiadomość. Hej, masz raka! Świetna wiadomość. Jak gdybym taką dostał, to zacząłbym się śmiać. Ale Nicole mu uwierzyła, zrobiła biopsję i jak się okazało, miała raka tarczycy. I dzięki doktorowi przeszła leczenie i może... Kurwa! Ja nawet nie zauważyłem, bo się nie patrzyłem na szyję. Niebywałe. Jaki wzrok uratował jej życie, nie? Czaicie? Matko. Nie no, to jest... Ale nie no, to tylko daje nam do zrozumienia, że trzeba się badać. Trzeba się badać.
może się cieszyć domem, o którym tak marzyła. Mam nadzieję, że po tych historiach nie wyciągniecie wniosku, aby wierzyć we wszystko, co przeczytacie w internecie, we wszystko, co dostaniecie w wiadomościach, ale jak widzicie, czasami warto je zweryfikować. No. Teraz dobra, mała wstawka reklamowa. Szczególna, bo mój ulubiony pomocnik przy zakupach niedługo ma urodziny. Lety Shop z 29 maja obchodzi okrągłą 10. Ty, ten Lety Shop to strasznie dużo ludzi promuje, nie? Strasznie dużo ludziom płacą. Lety Shop, zgłoś się. Ja będę cię promował. Będę cię promował do końca życia, ile będziesz mi płacił. Nic nie ma, nic za darmo. Tą rocznicę powstania i z tej okazji przygotował niespodziankę. Dla nas. Z tej okazji w dniach 27-29 maja jeden pływak na olimpiadzie dostał wiadomość, że ma pieprzyk podejrzany i okazało się, że miał raka. Kurwa, ja teraz będę wszystkie pieprzyki sprawdzał. O, jest. Cashback będzie powiększony aż... A już ci coś zapłacili? Nie, jeszcze nie. Miałem, ja już mówiłem o tym, nie? Miałem propozycję na reklamowanie jednej gry, ale była badziewna, więc zrezygnowałem. Napisałem, że nie będę tego badziewia reklamował. Chcieli mi zapłacić... Kurwa, nie pamiętam dokładnie ile, ale to chyba było $50 czy 50 euro, coś takiego, coś w porywach tych. Nawet 100 euro tam nie było, czy $100. To taka drobna gra, nie? Ale była tak badziewna, bo mi wysłali i sobie obejrzałem. No nie, no ta gra była tak badziewna, że nie było sensu jej reklamować, no nawet za $50 czy tam 50 euro, już nie pamiętam co tam było dokładnie. Musiałbym znaleźć wam e-mail, żeby wiedzieć, ale nie wiem też, czy mogę pokazywać, czy mnie nie pozwał za to, jak pokażę, nie? Bo to też, bo on mi wysłał taki filmik na YouTubie tej gry, który nie jest prywatny, on jest wysyłany tylko dla osób, które mają ją promować, więc chyba nie mogę tego pokazać. No i poza tym, jak ja bym to zrobił, to wtedy bym to promował, więc to też jest w sumie, jo. Ale no... badziewna gra, więc nie ma sensu. Czyli jesteś fajnym twórcą, bo badziewie nie reklamujesz. Znaczy dla mnie to był badziew, nie? Ja bym reklamował grę jak najbardziej, tylko ta gra była badziewna. Wyglądała paskudnie i w sumie z tego, co zauważyłem, to i pewnie grywalność była paskudna, ale nie grałem w nią jeszcze. Nie? Hi, cześć, BQB. O, BQB wbił do mnie. Hello, mój przystojniaku. Dobra, lecimy dalej. 10-krotnie. Znajdziesz tam zniżki do najlepszych sklepów. Allegro, Amazon, Empik, RTV Euro AGD, AliExpress i inne, które już teraz są podane na stronie Lety Shops, aby... AliExpress, kupujecie coś na AliExpress? Kurwa, raz kupiłem i czekałem chyba miesiąc na coś. Więc taki ekspres, kurwa, jak nie ekspres, nie? A spokojnie zaplanować swoje zakupy, na których zaoszczędzimy. Dlatego najlepiej już teraz tam zajrzyj. Link w opisie. No i łap cashbacki, które jak wspomniałem, będą powiększone aż 10-krotnie. Ja wolę temu. Temu? Jest taki sklep? Temu? O. Ja na AliExpress kupiłem klawiaturę mechaniczną, customingową. Zajebista, tylko szła mi miesiąc. Więc nie za krótko, jak tak powiem. Bo ja jestem troszkę przyzwyczajony do Amazona. 1-2 dni i mam deliverkę, nie? Rewelacja po prostu. Ale płacą gówno dla rozwoźników tych całych, więc słabo. Nie? Słaba firma, jeżeli chodzi o zarobek w niej. Natomiast jeżeli jako klient, kurwa, z Amazona jestem zadowolony. Nie będą limitowane. Znajdziesz je tylko na stronie eventu. Dlatego dobrze to zaplanuj. Życzę ci udanych zakupów, gigantycznych zniżek na Lety Shops. Gratuluję urodzin. My dziękuję za to teraz bardzo. Przechodzimy dalej do odcinka. Znaczy, teraz za popatrzymy zakupy, w górę. Znowu, bo ciągle się tam coś dzieje. O, tu masz dzieje. Inne włosy tutaj, a tu dziękuję masz inne. Dziękuję ci za tego donata, dobry człowieku. Będę miał... O nie! Nie, bo ja będę musiał to opodatkować. 5 zł. Ładna brudka wikingu. Dziękuję. Zapuszczam. Nie wysyłajcie mi donatów, ja je wyłączę. Ja będę musiał je opodatkować teraz. Ja muszę się teraz do księgowego zadzwonić. Nie wiem, czy mnie Polska nie pozwie zaraz. Nie wysyłać mi donatów. Kuźwa. W ogóle, że ja to powiedziałem, to jestem dopiero w szoku. Będę musiał teraz do księgowego zadzwonić i się wszystkiego dowiedzieć, kurwa. Bo zmienili prawo w Polsce. I ja teraz nie wiem, czy ja muszę teraz w Anglii się opodatkowywać i zamieniać te pieniądze na angielskie i się tutaj opodatkowywać, bo tak robię z YouTube'em. Natomiast, kurwa, teraz co? Ja mam do Polski teraz? Ja nie wiem, ja już nie wiem, nie? Tylko przelewy? Dokładnie, tylko przelewy, nie? Na nielegalu. Bez podatku.
Znowu, bo ciągle się tam coś dzieje. 2 tygodnie temu obserwowaliśmy zorzę polarną, a jeszcze troszkę wcześniej, także w Polsce, można było widzieć przelot 2. stopnia rakiety SpaceX, Falcona 9. Nie ma problemu, gdy coś wisi nad naszymi głowami albo kontrolowanie przelatuje. Gorzej, jak coś spada i to niespodziewanie. Tak było na początku tygodnia w Portugalii, gdzie nagły lot meteorytu wystraszył zaskoczonych mieszkańców. O, jasne. Ci zaczęli dzwonić na policję, na straż, służby zostały postawione w stan gotowości, gdyby obiekt spadł na ziemię. Oczywiście nie każdy wiedział, że chodzi o meteoryt. Były alarmy, że to rakieta. Niektórzy bali się, że zaczęła się wojna. I na tej chwili nie ma żadnych informacji o miejscu jego lądowania. Chociaż pewnie wyglądałoby to tak. A, ta kula jest zajebista. Ta kula jest mega, tylko cholera jasna, jest tak potwornie droga, więc szczerze mówiąc niepotrzebny wydatek. Jest tyle biednych dzieci, kurwa, z różnymi chorobami, bezdomnych, a wydają miliony na kulę, która robi nam światełka. Kurwa ludzkość, nie? Tak, coś jak Ali, ale idzie około 2 tygodnie i są spoko zniżki, poza tym często jak mi coś nie pasuje i chcę zwrócić, to dają mi kasę i nie każą odsyłać tej rzeczy. Kurwa, to mi by wszystko nie pasowało. Temu to też chińszczyzna jak AliExpress i Shane. Ale o tym, że donaty to tak średnio na Dorowizję, to już słyszałem z 3-4 lata temu. A, zobaczymy. Ale dziękuję w ogóle BQB za donata, nie? 5 zł piechotą nie chodzi. Oj, nie. Coś by z niego wyszło. Nie no, to kopuła. Sfera z Las Vegas. A już poważnie, to po barwie spalania można określić, czego był złożony. Najprawdopodobniej był to magnez i żelazo. A dzień później, 21 maja, był Światowy Dzień Kosmosu. I to może takie świętowanie. Kosmiczny fajerwerek. 5 minus podatki. Ciap, dziękuję. Fajerwerek. Można pozazdrościć, bo niektórzy przypadkowo zrobili swoje najlepsze nagranie w życiu. No. Taką minę pełną fascynacji, ale i przerażenia mają ludzie w obecnych czasach, gdy wiemy, co to jest. I pewnie była taka sama miliony lat temu, gdy patrzyli na to jaskiniowcy, dla których było to niezrozumiałe zjawisko. Ja zaraz ci pozwolę o rasizm, człowieku. Powiedziałeś jaskiniowca i mamy tutaj niebiałego, młodego mężczyznę z długimi włosami. I jeb, kurwa, rasizm od razu, ciach, po filmie Poszukiwacza, nie? I nawet jeżeli ta spadająca gwiazda wygląda epicko, to liczy się jako jedno życzenie. No, sorry, zasady to zasady. U nas w Polsce też coś spada, ale mniej spektakularnie. Polskę nawiedzają burze i ulewy z gradobiciem. Tak wyglądało chociażby Gniezno. Ale że teraz? A niektórych kierowców takie opady łapią na autostradach. Nieliczni starają się kryć, zatrzymując się pod wiaduktami. Co jest skrajnie niebezpieczne dla nich i dla innych. Dlatego miejmy nadzieję, że u nas takich rzeczy będzie jak najmniej i będziemy je oglądać tylko na ekranach albo na obrazach. O, jaki obraz zajebisty. Teraz smutna wiadomość, zarąbisty obraz. Hej, sorry, bla bla bla, interesują logo, banner. No, thank you so much. I have a very nice logo and banner. Kobosu w internecie znany jako Pieseł. Myślę, że wszyscy go znacie. No, jak poinformowali jego właściciele na blogu i Instagramie, rankiem 24 maja Pieseł poszedł spać. Już na zawsze. Miał 19 lat. W tym czasie powstał z nim masę memów, a także kryptowaluta Dogecoin. Pożegnany został m.in. przez Ilona Muska na X-ie, miliony innych osób, a także przez sąsiadów, którzy mogli go pożegnać osobiście, w rodzinnym miejscu. Kurwa, ale 19 lat. Mam nadzieję, że miał dobre życie. Japonii. Jak widać, wielu z nich skorzystało z tej okazji. Pieseł dołączył do innych legend internetu, które w tym miejscu będą żyły wiecznie. Będą nadal pojawiać się w memach, przeróbkach. Nawet niedawno nasza polska sejmowa lewica reklamowała swój nowy pomysł. Pesel dla psów. Piesel. I tam niejednokrotnie pokazywał się Pieseł. Piesel. No świetny pomysł. Naprawdę tym powinni zajmować się politycy. W tym kraju nie mamy większych problemów. Nie. Piesel, ale to dobre, ale to im wyszło, powiem wam szczerze.
miał lepsze niż nie jeden Polak, to pewnie pewnie nie jeden człowiek i nie tylko Polak, nie? Nie mamy. Jakie oburzenie przelało się przez internet, gdy okazało się, że statyści serialu 1670 zarabiali 10 zł za godzinę. Dzień zdjęciowy trwał czasem 12 godzin, czyli dniówka wychodziła 120 zł. Niektórzy żartowali, że najczęściej grali tam chłopów, więc powinni się wczuć. Hop, 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 hop. Całkiem zabawne, ale bądźmy poważni. W Polsce ceny w porównaniu do zarobków są wysokie, no. Dlatego niech nie dziwi to, że gdy widzimy promocje, jakiekolwiek, to zaczyna w nas budzić się duch rywalizacji. Chcemy za wszelką cenę z niej skorzystać. I tak w Rossmanie zorganizowano ogólnopolską akcję promocyjną. Za przebiegnięcie 10 km mogły dostać 50% zniżki na zakupy. Wystarczyła aplikacja Wolna Sobota i Chęci. I skorzystało z niej ponad 187 tysięcy osób. Przy okazji uczestnicy, rejestrując się, wpłacali 5 zł na cele charytatywne. Dodatkowo ruszali się, no same pozytywy. A to, co wyszło przypadkowo, a co najbardziej zdziwiło internet, to pojawiły się nowe talenty. Bo najlepszy wynik to 30 minut i 10 sekund. Kolejne miejsca są tylko o 2 sekundy gorsze. Porównajmy to do rekordu świata biegu na 10 km kobiet, który wynosi 28 minut i 54 sekundy. Rekord Europy to 29 minut i 6 sekund. Nie wiem, kim jesteście, ale drogie panie, takie talenty nie mogą się marnować. No, musicie trenować. Ja pierdolę, dać tylko promocję i zobaczcie, co się dzieje. No masakra. I to nie są pojedyncze przypadki. Po co komu złoty medal? To kurwa promocje do sklepów, dawajcie bonusy i kupony, nie? Setna osoba z rankingu ten dystans przebiegła w 31 minut. I większość pań, publikując swoje wyniki, podawały imię i nazwisko z miejscowością. Rossman komentuje, że regulamin zakazywał używania rowerów, hulajnóg czy samochodów, a aplikacja blokowała te wyniki, w których kilometr przebiegany był poniżej 3 minut. No a reszty zweryfikować nie można. Więc sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy mamy kraj pełen krętaczy i kombinatorów, czy może utalentowanych biegaczy. No, swoje wnioski napiszcie w komentarzu. Przy okazji możecie... Może na rolkach jechały, ty. To też może być. Rolki, jakaś deskorolka czy coś. Nie, no rolki bardziej by mi pasowały. Może na rolkach jechały. Kurwa. Masakra, nie? Jaka prędkość. Wystarczy promocja i proszę bardzo. Zostawić lajka, zapraszam nowe osoby do subskrypcji z dzwonkiem. No i na... Subskrybujecie z dzwoneczkiem? Subskrybuję. Na tym kanale. Jakby, że nie mógł. W ogóle od lat cię oglądam, poszukiwaczu, jeżeli kiedykolwiek obejrzysz ten film, bo już jeden obejrzałeś i dałeś mi komentarz. Przez co ja to traktuję jako zezwolenie na to, żeby kraść filmy tak swoją drogą. To ja, nie? Kradnę. To ogólnie oglądam cię od lat. Dziękuję ci za twoją pracę, bo jest zajebista. I dzięki, że mogę ci kraść filmy. To tak drugi raz chciałem podkreślić. Nie? Widzimy się w czwartek. Jakieś końcówka dobra, tak? Tydzień. No i drogie mamy, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej. A, kurde, to jest dobre. To lubię. Dobrze, rozpocznijcie tydzień. No i drogie mamy. Promocje lepsze niż olimpiada? No jak? No. Ja kurwa, jak się biednym, to wszędzie się szuka, nie? Promocji.